Chorzowski Ruch grał bardzo ważne spotkanie z Amiką Wronki. Amika Wronki, mając 25 punktów, wyprzedzała 2 punkty zespół niebieski. Chorzowianie w razie zwycięstwa awansowaliby w tabeli. Pierwsza połowa tego spotkania zakończyła się rezultatem bezbramkowym. Chorzowianie w tym meczu zdobyli 2 gole nieuznane przez krakowskiego arbitra Rembilasa. Pierwszy gol nie został uznany dlatego, zdaniem sędziów, że Krzysztof Bizacki był na spalony. Pewne wątpliwości budzi natomiast decyzja sędziów przy drugim golu strzelonym głową przez Piotra Włodarczyka. Sędziowie orzekli, że był faul na bramkarzu Amiki Strużyński. Tak więc, jak Państwo widzieli przed chwilą, mimo wysiłków chorzowian, mimo przewagi, mimo zdobycia 2 nieuznanych bramek, wynik nie ulegał zmianie, było 0-0.